Witamy ponownie w naszym studio. Nadajemy na żywo z Bolechowa. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Państwu się podobał. Robi wrażenie. Myślę, że każdy z nas chciałby już zobaczyć autobus normalnie w ruchu ulicznym. Zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, a odpowiedzi udzieli Javier Calleja i Petros Pinaris. Mówimy tu o pytaniach, które możecie Państwo przesyłać przez funkcję czatu na żywo. Te pytania będą nam się wyświetlać na ekranie. Przewidzieliśmy na to 20-25 minut. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli nam się to nie uda, to odpowiemy na Państwa pytanie później w drodze pisemnej w naszych kanałach społecznościowych. Jedno z pytań, które już do nas doszło, dotyczy trwającej pandemii koronawirusa. Pytanie jest takie. Jakie rozwiązania antykowidowe dostępne są w tym nowym modelu? W tym modelu, nie tylko w tym modelu, we wszystkich naszych modelach, we wszystkich Solarisach oferujemy rozwiązania, dzięki którym ta osoba, która spędza najwięcej czasu w autobusie, czyli kierowca, jest w pełni chroniona. Mamy zamkniętą kabinę. W niektórych przypadkach oferujemy również zupełnie osobne wejście przez przednie drzwi. Mamy także dedykowane czy specjalne poręcze antybakteryjne, system filtrujący jakość powietrza. Dzięki temu codzienny transport jest bezpieczny. Czy te rozwiązania będą również montowane w działających już, w jeżdżących już autobusach? Tak, jesteśmy w stanie je wdrożyć w starszych modelach. Mam nadzieję, że ta odpowiedź wystarcza na to pytanie. Kolejne pytanie dotyczy również tych trudnych czasów dla transportu publicznego. I pytanie jest takie, jakie są główne wyzwania dla operatorów w procesie przejścia na elektromobilność i w jaki sposób Solaris wspiera operatorów? To może ja przede wszystkim, zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym podziękować całemu zespołowi, który przygotował to wydarzenie. Mam nadzieję, że naszym klientom ono się spodoba. Jeszcze raz dziękuję całemu zespołowi. Jeżeli chodzi o to pytanie, to przede wszystkim nie zapominajmy, że to przejście na elektromobilność już trwa. Już wielu operatorów korzysta z naszej pomocy. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Oczywiście technologie elektryczne są zupełnie inne od konwencjonalnych i mamy szereg narzędzi, które oferujemy. Zaczynamy od tego, że definiujemy kierunek, w jakim operator chce zmierzać, od czego mamy zacząć, dokąd chcemy dojść. Następnie dostarczamy autobusy, pomagamy przejść na nowe technologie, pomagamy stworzyć odpowiednią infrastrukturę, czasem też dostarczamy techniczne rozwiązania ładowania autobusów. Jeżeli chodzi o utrzymanie autobusów, o prace konserwacyjne, to również autobusy elektryczne mają zupełnie inny zestaw wymagań. Zapewniamy dedykowane zespoły ludzi specjalizujących się w autobusach elektrycznych, którzy pomagają operatorom utrzymać flotę. A więc pomagamy operatorom od A do Z i z tego, co słyszymy, to dokładnie tego operatorzy potrzebują. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie jest bardzo techniczne. Dotyczy systemu napędu, który możemy zaoferować w tym modelu. Pytanie, czy autobus Urbino 15LE będzie dostępny w wersji wodorowej? Na chwilę obecną, jak wszyscy wiemy, autobus ten dostępny jest tylko w wersji elektrycznej, natomiast nie rezygnujemy z wersji wodorowej, natomiast na początek stawiamy na wersję elektryczną. Ale bardzo się cieszę, że to pytanie się pojawiło. Cieszę się, że jest zainteresowanie nowymi modelami. Chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej. Chciałbym podkreślić, że w działce wodorowej też jesteśmy bardzo aktywni.
W Europie jesteśmy jednym z ważniejszych graczy. Podpisujemy coraz to nowe kontrakty na takie autobusy. Także jest to trend, który rośnie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy Urbino 15 LE w wersji wodorowej. Bardzo podobają mi się te pytania, które do nas dochodzą. Kolejne bardzo techniczne pytanie i wiąże się z poprzednim. To pytanie jest takie. Jaki jest zasięg tego autobusu na jednym ładowaniu? Jak daleko on jest w stanie dojechać? Jest to pytanie z jednej strony bardzo oczywiste, a z drugiej trudne do odpowiedzenia. To może ja spróbuję. Kiedy projektowaliśmy ten pojazd, to chcieliśmy, żeby spełniał wymogi dla klasy drugiej. W której to klasie bardzo ważny jest zasięg. Jego zasięg zależy od wielu różnych aspektów. Ile mamy baterii, ilu pasażerów przewozimy, jaka jest aktualnie pogoda. Natomiast bez względu na warunki, na konfigurację, bez względu na warunki klimatyczne, gwarantujemy 250 km pod koniec cyklu eksploatacji baterii. 250 km na koniec cyklu eksploatacji baterii. Okej, a jaki byłby maksymalny zasięg, gdyby były idealne warunki? Tak mniej zachowawczo. No, to może być ponad 300 km, 350. Tak jak mówiłem, na pewno spełniamy tutaj wymogi dla klasy drugiej. A jeżeli chodzi o zasięg na jednym ładowaniu, to jak można je ładować? Jak już pokazywaliśmy wcześniej, mamy tutaj kilka różnych opcji ładowania do wyboru. Mamy 4 miejsca, w które możemy podłączyć ładowarkę. Mamy też pantograf z szybką ładowarką, także wiele różnych opcji stosownie do potrzeb operatora. A teraz może wyjdę z roli moderatora i sam odpowiem na pytanie. Ta gniazdo ładowania po raz pierwszy obsługuje ładowanie mocą 260 kW, a więc jest to bardzo szybkie ładowanie. Jest to nowe rozwiązanie, które wkrótce będzie dostępne dla operatorów. Ono bardzo skraca czas ładowania na terminalu. Okej, spójrzmy, jakie mamy jeszcze pytania, co nam tutaj przyszło. Tutaj jest pytanie, na które już odpowiedzieliśmy w pierwszej części naszej prezentacji, kiedy mówiliśmy o rozwiązaniach antykowidowych. Natomiast pytanie jest takie, jaka jest oferta dla kierowcy? Czy wdrożone są rozwiązania ADAS, czyli systemy wspierające kierowcę? No, mamy wiele takich rozwiązań. Zresztą zawsze nasze autobusy cieszyły się dobrą opinią kierowców. Tutaj chcieliśmy pójść jeszcze dalej wprowadzamy system asystenta pasa ruchu. Mamy kamery, które zastąpiły lusterka. Dzięki temu kierowca doskonale widzi, co dzieje się wokół autobusu, bez względu na to, czy świeci ostre słońce, czy jest słaba widoczność. Mamy lepszy układ kierowniczy, dzięki czemu 8-godzinna praca kierowcy stanie się znacznie łatwiejsza. Wszystkie przyciski są pod ręką kierowcy. To są rozwiązania, które stworzyliśmy właśnie z myślą o kierowcach. Petros, dziękujemy. W międzyczasie pojawiło się kolejne pytanie. Jakie będą główne rynki docelowe dla nowego modelu? Czy ten model będzie kierowany na konkretne rynki, czy wszędzie tam, gdzie będzie zapotrzebowanie? Autobus opracowaliśmy z myślą o Europie jako całości, a więc na każdym rynku autobus się na pewno sprawdzi.
Zaczynamy od Skandynawii, ponieważ tego typu autobusy są tam bardzo popularne. Natomiast kiedy zaczęliśmy informować o tym, że taki autobus powstanie, to dostaliśmy zapytania z Włoszech, z Hiszpanii, z wielu różnych krajów europejskich. Także mamy nadzieję, że odniesiemy sukces na każdym rynku w Europie. Ja tylko bym jeszcze dodał, bo mamy tu jeszcze kolejne pytanie. Jeden z widzów pyta o rynek hiszpański. Pytanie dotyczy tego, czy nagranie naszej premiery będzie dostępne w internecie już po premierze. Tak, jak najbardziej. Każdy będzie mógł sobie obejrzeć to nieco później, ponieważ nagrywamy naszą premierę i będziemy ją później udostępniać w naszych mediach społecznościowych. To pytanie również dotyczy trudnych, pełnych wyzwań czasów i pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj w studio, a nie gdzieś na targach. A więc jak firma będzie reagować na kryzys koronawirusa? Tak, no to są trudne czasy dla nas, dla wszystkich, spore wyzwania. Przede wszystkim od samego początku chronimy naszych pracowników. To jest dla nas najwyższy priorytet. A więc pełne środki bezpieczeństwa, pełna ochrona. Większość naszych pracowników, którzy mogą pracować zdalnie, pracuje zdalnie. Dziękuję w tym miejscu za ich wysiłek. Po drugie, troszczymy się o nasz cały łańcuch dostaw. Mamy bardzo dobre, trwałe relacje z naszymi dostawcami. Troszczymy się o nich. Nie było to łatwe, ale udało nam się wypracować taki model współpracy w czasach koronawirusa, który się sprawdza. Mieliśmy po drodze kilka płotków do pokonania, ale nam się udało. No i wreszcie wspieramy naszych klientów, ponieważ oni nadal potrzebują autobusy. Staramy się dostarczać je na bieżąco. Wsparcie klienta jest częścią naszego DNA. To po prostu robimy. Dostosowujemy się do wymogów. Jeżeli gdzieś obowiązują restrykcje, to się do nich dostosowujemy. Jak dotąd to się ładnie sprawdza. Staram się wyświetlić kolejne pytanie. Tutaj mam jakieś drobne problemy techniczne. Jesteśmy na żywo, więc takie rzeczy się mogą zdarzyć. Ale pytanie dotyczy rodzajów baterii, jakie będą dostępne w tym autobusie i czy będą również nowe opcje w przyszłości. Na chwilę obecną mamy baterie Solaris High Energy Plus. To są baterie znane z dużej pojemności, i która przekłada się na duży zasięg. Ale nie stoimy w mieście, nie stoimy w miejscu. Byliśmy pionierami w autobusach elektrycznych, teraz jesteśmy pionierami w bateriach. To jest bardzo techniczne, może nie będę tutaj mówił o wszystkich szczegółach. Okej, a więc większa gęstość energetyczna. Tak, projektujemy rozwiązania dotyczące nie tylko baterii jako takiej, ale całego ekosystemu autobusu, żeby jeszcze bardziej zwiększyć zasięg. I te baterie są ładowane zarówno z gniazda, jak i przez pantograf, tak? Dokładnie tak. I możemy stosować ten system, o którym mówiłeś, w czasie krótszym niż 2 godziny. A jak wygląda ogrzewanie w tym nowym modelu? Czy mamy jakieś dodatkowe rozwiązania? Podobnie jak w naszych innych elektrykach, mamy pompę ciepła. Jest to bardzo przyjazne dla środowiska i zwiększa zasięg pojazdu. Kolejne pytanie dotyczy dostępności nowego modelu. Kiedy klienci będą mogli składać nowe zamówienia? No i kiedy pierwsze autobusy trafią na ulicę? Odpowiedź bardzo prosta. Dzisiaj. Jeżeli ktoś chciałby złożyć zamówienie, to zapraszamy, wpiszemy do naszej listy zamówień. Autobus jest już dostępny w sprzedaży.
i dostawy rozpoczną się w przyszłym roku. A kiedy ten pierwszy autobus, który widzimy tutaj za nami, trafi na ulicę? No, na razie stoi tutaj. Musimy przeprowadzić jeszcze kilka testów, trochę na nim poćwiczyć, tak to powiedzmy. I w przyszłym roku zobaczymy go na ulicach Norwegii. Ok, w końcu udało mi się wyświetlić kolejne pytanie. Pytanie jest takie, ilu pasażerów może ten autobus przewieźć? Jest to bardzo istotne pytanie, w związku z tym, że autobus może jeździć w klasie pierwszej, czyli miejskiej, i w klasie drugiej, a więc międzymiastowej. Odpowiedź jest do 105 pasażerów. To zależy od konfiguracji. Tutaj naszym ograniczeniem jest waga pojazdu, a więc im więcej będziemy mieli baterii, tym mniej zmieścimy pasażerów, ale w zależności od konfiguracji mamy do 105 pasażerów. I kolejne pytanie. Tutaj odpowiedź padła już wcześniej, natomiast dotyczy ono systemu napędu. Tutaj mamy nowy silnik elektryczny. Czy kilka słów o tym rozwiązaniu? To może ja? Byłem członkiem grupy roboczej, która pracowała z naszym dostawcą tych silników. Kiedy zaczęliśmy pracę, zaczęliśmy rozmowy, była to taka zupełna świeżynka, natomiast teraz jest tu już projekt bardziej dojrzały. Jest to nie tylko najlepszy możliwy układ napędu, ale też najcichszy możliwy układ napędu. Jest to bardzo wydajny silnik, najbardziej wydajny silnik, jeżeli chodzi o silniki autobusów elektrycznych. Dodam może tutaj jedną rzecz. Mówimy, że sprzedajemy nie tyle pojazdy, co sprzedajemy niezawodne rozwiązania. W zmieniającym się świecie musimy znaleźć równowagę pomiędzy innowacyjnością a rozwiązaniami, które są sprawdzone, wiarygodne i można na nich polegać. I to jest doskonały przykład. Wiemy dokładnie, co instalujemy w autobusie, wiemy, jak autobus będzie jeździł. Jest to nowatorskie rozwiązanie, ale już wiarygodne i sprawdzone. Skoro mówimy o sprawdzonych rozwiązaniach, to mamy kolejne pytanie. Pytanie jest takie, czy Solaris ma dedykowane zespoły techniczne zajmujące się autobusami elektrycznymi? Już w roku 2016 podjęliśmy decyzję, że stworzymy zupełnie osobny dział autobusów zeroemisyjnych, a więc jest to dział zajmujący się tylko takimi autobusami. Są to osoby, które współtworzyły system IES Connect, o którym mówiliśmy wcześniej, system zdalnej diagnostyki i monitorowania naszych pojazdów. Ten dedykowany zespół pracuje 24 godziny na dobę. Informujemy klienta o wszelkich możliwych problemach. Mamy dedykowany zespół i z dumą mówimy, że poziom dostępności naszej floty jest bardzo wysoki. Kolejne bardzo otwarte pytanie. Co chcielibyście Państwo dodać do tej prezentacji, którą widzieliśmy, prezentacji nowego 15-metrowego modelu? I pytanie, dlaczego Solaris wrócił do modeli trzyosiowych? Mieliśmy je wcześniej, ale tylko w wersji dieslowskiej. Dlaczego znów wracamy do trzech osi? Jeżeli chodzi o dodanie czegoś, no chyba wszystko udało się powiedzieć. Może poza tym, że jest to naprawdę cudowny autobus, jakość wykonania, wszystko jest na najwyższym poziomie. Robimy to, żeby jak najlepiej spełniać potrzeby naszych klientów. Wydaje nam się, że jest miejsce na taki autobus na rynku. Wydaje się, że na wszystkie pytania, na prawie wszystkie udało nam się odpowiedzieć.
Na niektóre pewnie będziemy musieli odpowiedzieć później, bo właśnie otrzymuję sygnał, że czas nam się kończy. Także bardzo dziękuję za prezentację tego nowego modelu i jestem przekonany, że wkrótce będziemy mieli okazję jeździć takim właśnie Solarisem 15-metrowym LE w wersji elektrycznej w naszych miastach. Bardzo dziękuję za to, że byliście tu panowie z nami i do zobaczenia w realu, nie tylko w internecie.